Halo, halo. Dzień dobry. Jeszcze raz. Jodymy, proszę Państwa, dalej. Zatrzymałem się na małą kawkę. Zatrzymałem się na hot doga. No i tak sobie myślę. Wcześniej tak, żebym sobie myślał, że przecież Czechy są tanie. Bla, bla, bla. No bo jak w Czechach taniej. No i wlazłem na Revoluta, no bo nie mam żadnych koron, no nie? Więc sobie myślę, kurde, trzeba coś wymienić. No i tak. No już, przeżyłem. No i tak sobie patrzę, ile co kosztuje. No i tak, mały ekspreso 60 koron. Więc chcę wymienić 60 koron, to się okazuje, że to jest 2,50 euro. No to kurczę, tyle samo ekspreso kosztuje w Niemczech. Będę sobie patrzę 60, ale 75. 75, 85 kosztuje hot dog. Taki amerykański, taki jakiś. Super. No i patrzę sobie, no to kurde, 3,50, no to tyle samo kosztuje w Niemczech buła z parówą. No i tak sobie myślę, kurczaczek, kawę sobie zrobiłem sam, bo euro się przyda, jak będę jechał na wakacje. A se kupiłem małego hot doga, takiego klasycznego se kupiłem hot doga za 55 koron. No i kibel 50 centów. No to zdarzają się jeszcze kible takie w Austrii, na przykład za 50 centów, ale to nie ma tego dużo, tak. W większości wszędzie jest po euro. No co, mamy jeszcze 2 godziny do domu. Na 9 będziemy. To trzeba cisnąć, żeby się chociaż z żoną zdążyć przywitać. Szumi? Szumi to auto, jak szumi to już... Tyle to już może przejedzie, jak już przejechało ponad tysiaka. Pada, to wcale nie ma takiej tragedii. Jeszcze jedzie. Ten psikarz dobrze robi. Polecam. To jest smardołożysk taki w sprayu. Penetrujący. Autentycznie, no kurczę, przecież to piszczało, buczało jak diabli, a teraz tak w miarę normalnie jest. Grzeje się i wytapia ten smar, bo to czuć, jak tak się przejedzie, nie wiem. Po posmarowaniu, po psikaniu, to tak powiem Wam, przejadę może jakieś 10 minut i czuć w kabinie smród jak diabli tego smaru palonego takiego. Najgorzej było za pierwszym razem. Wyżej, tak
że między Gliwicami a Katowicami wskoczymy na trasę. Założenia były piękne, wstanę rano, że pojadę, że będę na siódmą w domu, ale co, no, jeden poślizg chwilowy, drugi poślizg chwilowy i kurde, 2 godziny znikły. Cało zdrowo do domu i telefon. Zobaczcie, co to się dzieje. Zobaczcie, gdzie my jesteśmy. Proszę Państwa, gdzie my jesteśmy? Poznajecie to miejsce? 600, 500, 400, 300, 200, 100. Jesteśmy w Polsce, ta-ra-ta-ta-ta-ta. Jesteśmy w domu, prawie. O kurde, ale się człowiek cieszy. Proszę Państwa, dojechaliśmy do Polski. Proszę Państwa, jesteśmy w Polsce autem, które powinno zrobić 100 km, góra 200. Zrobiło 1100. Nie wiem, czy ten gość, który może kiedyś będzie mnie oglądał na YouTubie, to chciałem podziękować za ten spray. Dał mi taki smardołożysk w sprayu penetrujący puszeczkę. I popsikałem sobie to. Wczoraj w nocy jeszcze popsikałem to tak obficie. I powiem Wam, kurczaczek, jadę 190 na godzinę. I nie buczy, nie huczy. Jeszcze się kurde okaże, że dojadę na miejsce, a szef powie, no z czym ty przyjechałeś? Przecież dobre jest łożysko. Kurczaczek. Lekko gdzieś tam je słyszę. Smar śmierdzi cały czas ten spray. Czuć go obficie. Proszę Państwa, 7.55 przekroczyliśmy granicę. No 7.50 przekroczyliśmy granicę. Z ojczyzną naszą kochaną. Zobaczcie, jak samolot leci równo w korytarzu po swoim poprzedniku. Widzicie? Po lewej na górze. Widać spaliny po poprzednim. Po poprzednim. No, on leci idealnie równo, czyli nie ma wiatru. Czyli gorąco. W tej chwili jest 19 stopni, pokazuje na budziku. No proszę Państwa, Polska nasza kochana ojczyzna.
Jesteśmy. Dotarliśmy. Teraz będą te 70 nieszczęsne. Ale jako damy radę. Teraz proszę Państwa o 80 tutaj. Teraz to proszę Państwa przyjemność, kochani. A tutaj o, z suszarką stoją? Nie z suszarką. Będą zatrzymywać ciężaróweczkę pewnie. A nie, dali jej jechać. Do szefa zadzwonię, może już nie śpi, 8 rano, i mu powiem: panie szefie, panie Marcinie, jesteśmy, dotarliśmy, byśmy myśmy byli. Beretem do domu, 100 km. Jaki fajny przede mną jedzie? Jaki fajniusi. Co, lody sprzedaje, budka z lodami. Ale super. Da się ładnie zrobić. Proszę Państwa, Dąbrowa Górnicza minięta. Czerwono przed nami. Czerwono przed nami, a tu jest rejestrator przejazdu na czerwonym świetle. Tu w ogóle lipa tutaj. Na tym skrzyżowaniu jest. Proszę Państwa, 20 km do domu. 29, no 30, no w zaokrągleniu. Teraz to już się leci. Ale piękny, no, popatrzcie. Śliczny. Fajnie, że tak ludzie jeszcze kombinują, fajnie robią. No, zrobiliśmy 8600 km w tej trasie przez 3 tygodnie. Spaliliśmy 8,3 średnia nam wyszła. 8,3. To ładnie średnia wyszła. 8,3 to jest naprawdę przyzwoicie.
Ale do domku tu się przyjemnie jedzie, co? Z dziewiąta. Proszę Państwa, zaraz w domu. Tutaj tą drogę to już mogę oczy zamknąć, już wiem gdzie jest zakręt. Nawigacja Waze jest naprawdę super. No i policja gdzieś tutaj jest na dole. To jest 70 z góry. Zmienili sobie miejsce teraz pobytu, panowie. Policy i anci. No tu wszyscy grzeją, tak? I mają w dupie tą 70. Policja ma chyba jakąś akcję, bo co 70 czy 50 to teraz stali z fotoradarem normalnie nieoznakowanym samochodem, a na dachu mieli normalnie ten fotopułapkę, no nie? Tutaj widzę, znowu ktoś zgłosił, że jest fotopułapka, policja na następnej krzyżówce. No to kurde, akcje mają, wakacje się zaczęły, tak? A teraz ostrożnie, powolutku w Polsce. A punkciki zarobić to szybko. To też te znaki są poukładane jak... Zobaczcie z drugiej strony. I tutaj mi pisze też, że jest policja. Mogliby stać z fotopułapką, to by te ciężarówki trochę zlikwidowali. Debile jeżdżą. Ja rozumiem, wszystkim się spieszy, ale... Daszek tylko widać. Nie, to nie policja. To jakiś peżocik stał. Ale lepiej kurna zwolnić.
Pod domem już prawie jestem, proszę Państwa. Ciężarówką ruszał szybciej ode mnie. To ja ciasto zjadę. Proszę Państwa, dzwonię do żony, że już jestem tutaj blisko. Jestem ciekaw, czy się ucieszy, czy powie, ojej, tak powinno. Bo na 10 ma do roboty, jest 9:12 już. A może zadzwoni, że będzie o wilku mowa.